Plantacja brokuła na zbiór letni. Ta sama co zwykle. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Proszę Państwa, jesteśmy kawałeczek dalej w pole, tam gdzie ten brokuł jest troszeczkę lepszy, aczkolwiek od ostatniego czasu zdecydowanie się poprawił. Rośliny są ładniejsze. Schudziło się po prostu, tak? Lata trochę tętnisia, proszę Państwa. Zobaczymy, może się uda go chwycić. Tutaj potrącam rośliny. Można go spotkać. Zdarza się minimalna ilość, o tam ucieka. Proszę Państwa, zdarza się minimalna ilość mączlika. Tutaj zostało zrobione drugi raz mowentą. Myślę, że to już ostatni raz. Teraz trzeba zwrócić uwagę na to, że ten tantniś lata gdzieś od zeszłego tygodnia. Lata go coraz więcej, więc należy zwrócić uwagę na to, żeby się nie przeliczyć. I proszę Państwa, przypominam, od momentu, kiedy zaczyna latać, odliczamy około 10-14 dni i trzeba zrobić zabieg jednym z preparatów typu Afirm, Coragen lub Spintor. Jeżeli plantacja jest nawadniana, to trzeba zwrócić uwagę na to, żeby te preparaty były przyklejone po spodniej stronie liścia, tam gdzie się wylęgają larwy tętnisia, bo one tam będą żerowały, tak? I jeżeli będziemy nawadniać plantację, to możemy produkty spłukać, więc należy je przykleić za pomocą produktu Protektor. Proszę Państwa, co dalej? Zaczynają się tworzyć róże. Tutaj już są takie gdzieś około centymetrowej średnicy, więc należy zacząć dokarmiać rośliny borem, żeby ta łodyga nie była pusta. Można zrobić zabieg na alternarię, dlatego że jeżeli będzie ciepło i sucho, mimo podlewania, to ta choroba gdzieś tam może wyjść. Tych preparatów jest sporo. Ostatnio mówiłem o preparacie Dagonis. Jest preparat Scorpion, jest bodajże Luna Experience, więc można tutaj sobie coś wybrać. Przypominam tylko, że te produkty mają 14 dni karencji. Jeżeli już się tworzą róże, one są małe, jest ciepło, nie zanosi się na opady, to nie ma sensu chronić przed chorobami bakteryjnymi. Przynajmniej na razie zobaczymy, jak dalej będzie z pogodą. Ale można dodawać nawozy dolistne, które zawierają przewagę potasu, ale jeszcze gdzieś tam w granicach 12% azotu, czyli na przykład krystalon czerwony. No i myślę, że tutaj należy zwrócić uwagę, przynajmniej na tej plantacji, na tantnisia, tak? Nie zostało nic zrobione, żeby zgładzić tego osobnika dorosłego, więc gdzieś tam myślę, że pod koniec przyszłego tygodnia należałoby wykonać zabieg jednym z produktów, które są dedykowane do zwalczania gąsienic motyli. Oprócz produktów chemicznych mamy na rynku również dostępne produkty oparte na przetwarnikach bakterii Bacillus thuringiensis, które są również bardzo dobre i skuteczne. Więc jeżeli ktoś będzie chciał, to jak najbardziej można takich produktów użyć. One nie mają karencji, więc nie ma najmniejszego problemu, nawet jak są róże gdzieś tam do zbierania, żeby coś się wydarzyło. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.